Siemaneczko. I stycznia. Tak jak tu z Patrycją byliśmy, kurwa, nie będzie widać. Na ostatnim odcinku widzieliśmy, mówione było o tej samiczce, co tutaj chodziła z tym tu samcem, że może jest kotna i jak widać, nie będziemy jej przeszkadzać. Nie widać, bo ciemno. Ma przyszykowane już gniazdo do wykotu. Dziś będziemy ładować z tatą pszenicę na sprzedaż. Po cenie 850 konsumpcja. Zobaczymy, jak wyjdzie próba jeszcze. Może się uda urwać więcej. Ostatnio nam braknęło, zabrakło 300. Białeczko było 13,7. Od 14 już jest białko 14. To już mamy wtedy po 900 pszenicę. No, zobaczymy. Także widzimy się przy załadunku. Znajdujemy się już na drugim gospodarstwie. Zaraz będziemy ładować szczepy, już podczepiliśmy. Podjeżdżam pod czmijkę. Przedłużacz rozłożymy, rozwiniemy przedłużacz. Będziemy sobie pomału ładować. Wiatr dobrze wieje, bo od ciągnika. Tata też nagrywa. Idziemy do kur. Jeszcze zaczęliśmy. Jest godzina 12.01. O 12.00 zaczęliśmy. Zobaczymy, ile będzie leciało. Ostatnio jak z nim byłem, to 11 ton niecałe miałem na przyczepie, ale to mnie czubacy, że nie rozsypywać, bo nie, że tanie to jeszcze mało dało. O, kurakom otworzymy. Idziecie? Chodźcie. No. O. No, Garfield. To jest Patrycji maskotka. Ma takiego samego, to jak te tęskni za swoim, to tu też ma rudzielca takiego. O, Silka pomieszana z nie wiem jaką kurką. O, jeszcze jeden jest. Dwa śnieżne chickeny. Działamy sobie. Leci jak złoto. Szkoda, że takie tanie to złoto. Pokażę wam, czekajcie, światło zapalę. Czekajcie, Garfield ma karmę. No co? Pokażę wam, co ja działałem ostatnio. Jak tata ciągnik skręcał, to też mi pomogłem go zjechać, ciapka. Robiliśmy sprzęgło. A ja zdjęliśmy plecak z tyłu, tyl podnośnik tylni. Tu mamy troszeczkę też do zrobienia. Jak zdjęliśmy plecak, to ja sobie odkręcałem tutaj, ze środka tłuczysko wyjąłem, bo muszę wymienić tulejki z jednej, z drugiej strony. No i pukanko oczywiście, czyszczonko. O. Chciałem zdjąć te wieszaki górnie, jak to nazwać. Ten mi zszedł bez problemu. A z tym się trochę ćwiczyłem. Pół godziny walczyłem, żeby go zdjąć. No ale o. Widzicie, kod warsztatowy ładnie. Ten, no. Tłoczysko zdjęte. Także pomału idzie renowacja ciapka. Najważniejsze, że jest złożony z sprzęgłem, zjechany. Działa się dalej w wolnym czasie. Tata będzie regulował sprzęgło, słyszę.
No, widzimy się później. Łyżkę miałem. A, tu jest. Weź majster, łyżką wybierz. Wybierz mu łychę. O, tutaj daj nad tym. Odejdź, Garfield. Dobra, łychę daj tu. Idziemy zobaczyć na przyczepę, jak leci. Dziś nie zawieziemy tego, bo pozamykane wszystko. Ale jutro wydaje mi się, że powinno być już otwarte. Jeszcze nie wiem, czy do Wyczech, czy do Czuchowa. Zobaczymy. Otworzymy sobie wrota. Z tej strony też. Miał przejazd. Zaduję z pszeniczką. Wjedziemy z powrotem do stodoły. Droższa nie będzie, więc trzeba ją jak najszybciej sprzedać. I o mi nie tylko ją, bo jeszcze rzepak jest i żyto. Troszeczkę. Disko jakoś przywiało skądś. No. Zaraz muszę iść na przyczepę do przyjęcia. Lukać. Tutaj garażujemy opryskiwacz i rozsiewacz. Rzepak zieloniutki. No, a tu mam groszek swój. No swój, do siewu już został. Tak kiepsko widać. Groszek jeszcze jest. Ale to przeznaczony na siew. 15 lutego może, jak będzie możliwość orki poplonów, to będę orał 15 hektarów do zaorania poplonów. Trochę przygotować. Później muszę sobie renówkę. A już pod końcem, w tym lutym, to na pewno dojrzeć przy pługu. Może sobie łożysko w kole wymienię w końcu. Będzie chwila na to. Zaczniemy oficjalnie prace wiosenne w polu. Sezon ruszy. Końcówka lutego, początek marca. No, elegancko. Dobra, muszę trochę przegarnąć. Podjechałem sobie troszeczkę do przodu już. I tak patrzę, czy nie przestawić sobie tej rynienki. No ale jak ją przestawię, to będzie lecieć całkiem na rurkę. Rurka nie jest składana od klandeki, tylko przykręcana w tej przyczepie. Że licho. Muszę odkręcić ją. Ostatnio w sumie chyba miałem odkręconą. I tak leci elegancko. Przestawiłem sobie troszeczkę rynnę. Wchodzę z przyczepy i do przodu jadę. Telefon mi się przewrócił. No, 20 minut. I dobre pół przyczepy mamy. Pół godziny, 12:30 jest. I przed chwilą wyłączyłem. Jeszcze tu trochę nagarnę. Mam gumowce po stuncie. Jedną parę spodni na gumiaki się nie sypie. Elegancko. No. I załadowana pszenica. 10,5 tony na bank jest. Kwity wam pokażę, jak będę miał. Jak wywiozę i sprzedam, to zobaczymy, ile było. I teraz zwiniemy przedłużacz i przyczepę wprowadzimy do stodoły.
cena pszenicy nie zadowala, no ale co? Sprzedawać trzeba. Wyższej chyba ceny nie będziemy mieli. Bez napędu nie ma jazdy. No, z napędem od razu. Szans. Widzicie, trochę błoto. Drifty przyczepu. Zawsze jest trochę zabawy. Klasa ziemi jest tutaj, tutaj. Żebym nie wjechał w przyczepkę, trochę zagnania. Kurczę. Jedną ręką się nagrywa, drugą operuje, ale da się radę. Drzwi nie przestawiłem. Podklinować koła. Straszna praja. Ale bardzo dobrze, bo wody nie ma. Podłożymy sobie drewka z przodu i z tyłu. W razie jakichkolwiek ewentualności, jakby chciało sobie to gdzieś pojechać, to pójdziemy w rzepak. Zobaczymy, co ten rzepak tutaj. Kapusta. Troszeczkę wilgoci jest już w polu. Kurczę, wystarczyło trochę obfitych oparów i to jakoś ten. Ile rzepak ma teraz? No raz, dwa, trzy. Ten już gubi. Czekajcie, wyrwiem. Na pewno. No dobra, korzeń się urwał. Śmietka jest. Ten listek odpadł. Takie liście. Śmietki nie ma. Na jednym polu, na którym nigdy rzepaku nie było, nie wiem czemu, tam jest dużo śmietki. Nigdy rzepaku nie było. Rzepak nie był uprawiany na jednej działce, dzierżawie. Od wojny na pewno nie było tam rzepaku. I tam jest największe porażenie tą śmietką w rzepaku. Później trzeba będzie równać. Się fajnie ryja, a później trzeba będzie szpadelkiem wyrównać kolejny. Żartuję, turem się coś wykombinuje. Podłożone, no tu tak jak mówiłem, rzepaczek, ostrość, telefonik niech złapie. Czarne złoto, też tanie. Co bym nie mówił, to wszystko tanie. O, może odczepimy. Niezadowalająco jest. Łąbki idą przede mną. O, proszę bardzo, wystartowały. Chyba dwa pocztowe. A moje dwa gołębie
chickeny śnieżne sobie skubią robaki z ziemi. No, także co? Dniówka leci dalej. 12:45, no 15 minut zajęło odczepienie, pogadanie. Wjechanie do stodoły. No, tak by się napęd trzeba włączyć. Zobaczymy, co to czas pokaże. No. A tak poza tym, o czym zapomniałem na wstępie, to wszystkiego dobrego, dużo zdrowia w nowym roku i wierzyć w to, że będzie w naszej branży lepiej. No, trzymajcie się, do następnego ujęcia. Na razie. Ja też zdemontuję drążki. Muszę sobie tu stąd wyjąć i najmadło. Nie wiem, czy te nakrętka niezbyt chce iść. Trzeba powymieniać. Wyjąć za wleczkę. Zawleczka wyjęta. Tak, słuchajcie, muszę sobie dorobić z płaskownika klucz, żeby tam przytrzymać, a klucz wygiął się, nie wygnie, bo pęknie. Kawa młotka. Dziadostwo. To na wzór wyjęty. Teraz tu problem będzie. Opukać trochę trzeba. To może pójdzie lepiej. Sam nakrętkę trochę sobie tu nadepnę nogą. Dobra. Sklepane już, ktoś to klepał. Bo ta nakrętka mi poszła, a ta druga jest gorzej. Tak nie będę mierzył. Z tą jest problem. No ale dobra, może też ją opukam. Złapać tą, słuchajcie, spróbujemy śrubę, tutaj. Śrubę nakręt. Dwoma kluczami jest źle. Ten klucz pod kątem. Jakby okienko no nie pozwala, żeby to było dalej. Te śruby to tak, przez to okienko byłoby dobrze. Dzisiaj na spokojnie. Na spokojnie. No i tu mówię, jeszcze raz powtarzam, 8 mm dajecie odległość tutaj łożyska wyciskowego od pierścienia łapek sprzęgła. Dobra, teraz idę tam. Trzymać? No. Tutaj. Także w ten sposób. O. I co? Ile? 80? No nie wiem, ja nie będę tego dźwięk.
Ja tego już widzę na ręce. 80 kilo. Ciekawe, czy było widać, jak ściągamy. Rzeczy nagrywały. A już tamto nam spadło do dołu. Zaspawane z marem. To on ma ten hamulce mokre. Mokre marze, zasparowane. W tawocie. Dlatego nie hamują. Mokre. Hamulce mam mokre. No. My wróciliśmy z warsztatu właśnie przed chwilą. Jest godzina 18:15 i tak dzionek zleciał. Żegnam się z wami do następnego odcinka. Na razie, cześć.